Są takie dni, kiedy zwyczajnie siedzi się przed 50-calową plazmą, oglądając co popadnie i zajadając chipsy. Ale czasem zdarza się, że prowiant się kończy. Zdarza się, że z pozoru zwykła czynność, jaką jest udanie się do sklepu, może okazać się początkiem wielkiej przygody. Myślisz, że wszystko jest takie jak zawsze, że nie wydarzy się nic niezwykłego, aż do dnia, gdy twój dom z hukiem wylatuje w powietrze. I wtedy nic już nie wydaje się takie samo. Miejsca, w których bywałeś setki razy, nagle wydają się obce. Spodziewasz się zagrożenia z każdej strony, ale mimo to podążasz dalej naprzód. Po tym, co się stało, jesteś gotowy na wszystko. Kurde, zapomniałem pilota do bramy. Żeby zakwalifikować się do turnieju wojowników, musisz zdobyć 3 kryształy. Pierwszy, magiczny, zdobędziesz w Królestwie Małp. Dzięki niemu będziesz mógł obudzić magiczne właściwości swojej broni. Hej, kolego! Jesteś zainteresowany zdobyciem magicznego kryształu? Widzisz ten budynek obok? To wieża Małp. Posiada 4 wielkie piętra. Gdzieś na tym ostatnim przebywa sam król Małp. Skoro zwykłe małpy mają po kilka magicznych kryształów na łeb, to ileż taki król może tego posiadać? Na pewno dość, by podzielić się z nami. Ale na wcześniejszych 3 piętrach aż roi się od małp, które nie stronią od walki. To jak, pomożesz mi? Chyba sobie jednak daruję. Drugi jest kolorowy kryształ, który znajdziesz na wielkiej pustyni. Ten kryształ pozwoli ci w dowolnym momencie przemienić zwykłą broń magiczną. Jak wiesz, na pustyni ciężko o wodę, a bez wody na pustyni ciężko. Dlatego, żeby wyruszyć na pustynię, musisz mieć wodę, a żeby mieć wodę, musisz targować się ze mną. Trzeci jest kryształ z północy. Pozwoli ci używać magii bez korzystania z broni. Tylko kompletny mag zdoła przejść przez 7 prób i dotrzeć na biegun. 7 prób, bo mamy 7 rodzajów magii. 7 rodzajów magii, to i 7 prób być musi. Tylko się pospiesz, bo do turnieju zakwalifikuje się tylko 16 pierwszych wojowników, którzy przyniosą te kryształy. Masz może pietruszkę? Nie, nie mam. Tak też myślałem.